Ponad 600 uczniów klas maturalnych odwiedziło Wydział Budowy Maszyn i Informatyki podczas dni otwartych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Od 28 do 30 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyły się już po raz kolejny dni otwarte Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. Uczelnię odwiedziły klasy maturalne z 13 szkół technicznych z Bielska-Białej, Katowic, Kent, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Żywca, Cieszyna i Skoczowa. Łącznie 600 uczniów. W zeszłym roku zorganizowaliśmy z projektu Dni Otwarte Wydziału. Odwiedziło nas 400 uczniów i przełożyło się to na rekrutację. Mamy nawet przekroczone limity na kierunkach zamawianych, na mechanice, budowie maszyn, na automatyce, robotyce, na informatyce, a także na jeszcze jednym kierunku, który prowadzimy, na zarządzaniu inżynierii produkcji. Także cieszą się te kierunki dużym zainteresowaniem. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z uczelnią. Mogli wysłuchać wykładów, które odbywały się w nowych aulach, ale przede wszystkim zwiedzali laboratoria. Były też zajęcia, wykłady z informatyki przy tworzeniu różnych aplikacji, przy tworzeniu stron internetowych. Było też pokazane życie pozastudenckie, że życie pozawykładowe istnieje. Pokazane było aktywne uczestnictwo, działalność koła naukowego RISET, gdzie studenci organizują cykliczne turnieje Counter-Strike'a. Mogli też postrzelać się na korytarzu, żeby poczuć trochę, na jakich zasadach ten turniej się odbywa. Były też liczne warsztaty, czyli uczniowie poza wykładami zwiedzali sale laboratoryjne, serwerownie i brali udział w różnych warsztatach. Między innymi dużym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium Inżynier na miarę XXI wieku, gdzie mogli uczniowie obejrzeć mikrofabrykę, drukarkę 3D, skaner 3D i różne roboty. Dni otwarte są częścią kampanii promującej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki w ramach realizowanego projektu Inżynier na miarę XXI wieku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Hasłem tych dni otwartych jest: zostań inżynierem, dasz radę. Chcemy przyciągnąć uczniów do studiowania na trudnych kierunkach technicznych, które są kluczem później do przyszłej kariery zawodowej. No, jesteśmy bardzo zainteresowani tym tematem, gdyż w przyszłym roku planujemy się wybrać tutaj na studia. No jeszcze konkretnie nie wiemy, w jakich kierunkach, ale myślimy o tej uczelni, dlatego tutaj się wybraliśmy. Czyli decyzja już jakby częściowo podjęta, teraz tylko trzeba ją doprecyzować. Zobaczymy, jakie będą wyniki w nauce, jak pójdą egzaminy, no i wtedy będziemy myśleć dopiero, jak to będzie wyglądało, nie? A to, co dzisiaj tu zobaczyliście, robi wrażenie, przyciąga? Tutaj jest fajne stanowisko z robotem, na który się wjeżdża, trzeba ustawić równowagę. To jest bardzo ciężkie moim zdaniem, no i to są fajne rzeczy. Czyli studia gdzieś na kierunku związanym z tym, co dzisiaj zobaczyliście? Oczywiście tak. No, najlepsze studia inżynierskie oczywiście. Na pewno dzisiejszy dzień wpłynie na moją decyzję. Zobaczyłem wiele stanowisk doświadczalnych. Mechanikę płynów poprzednio mieliśmy, teraz jesteśmy tutaj, oglądamy roboty na uczelni. Jest wiele ciekawych kierunków tutaj. Szkoła wygląda na dość interesującą, nowe obiekty powstały. Czyli studia na kierunku Wydziału Budowy Maszyn, tak? Na którymś kierunku? Być może tak, ale zastanawiam się też nad zarządzaniem i inżynierią produkcji. Prawdę mówiąc, jestem dość pod dużym wrażeniem, ale martwi mnie to, że po prostu, no wie pan, że to tylko na targ jest taki fajny sprzęt tutaj wystawiony, a przyjdę na studia i tego nie będzie. No, pani dziekan tutaj pokazuje, że to jest na co dzień do użytku. No, jeżeli tak jest na co dzień, to myślę, że to naprawdę będą studia na poziomie. Czy już decyzję podjąłeś co do tego, jaki kierunek studiować? Ja już od dłuższego czasu odnoszę się właśnie z decyzją, że pójdę tutaj na studia, właśnie na ATH, i myślę nad kierunkiem programowanie CAD i CAM. Jakoś chyba tak, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Tak, dokładnie. Czyli ta dzisiejsza wizyta utwierdziła cię w tej decyzji? Jestem na 90% przekonany, że tutaj pójdę na studia. Kolega? No, ja jeszcze o studiach nie myślałem, ale strasznie mi się podoba ta szkoła. Co prawda może nie mechanika i budowa maszyn, ale nic związane, ale widziałem też inne kierunki tutaj, na przykład socjologia. Coś z humanistycznych. No właśnie tak.
W każdym razie jest w czym wybierać tutaj. Jest w czym wybierać, na pewno jest w czym wybierać. To, że Akademię Techniczno-Humanistyczną odwiedzili uczniowie ze szkół z Bielska Białej, Żywca i innych okolicznych miejscowości, nie wydaje się niczym niezwykłym. Ale fakt, że zainteresowanie dniami otwartymi wykazały także szkoły z tak rozwiniętego ośrodka akademickiego jak Katowice, świadczy o rosnącej renomie bielskiej uczelni.